Dzień dobry. 7 stycznia 2022 roku witam Was serdecznie. Pozdrawiam z Gliwic i chciałem złożyć noworoczne życzenia w imieniu chrześcijańskiej telewizji internetowej, dziękując, że byliście z nami przez miniony rok i wkraczacie z nami w kolejny rok. To dla nas bardzo ważne. Moi drodzy, życzenia kradnę od mojego serdecznego przyjaciela, który powiedział, że przecież życzymy sobie, by ten nowy 2022 rok był lepszy od poprzedniego, a może życzyć sobie tego, żebyśmy my byli lepsi w 2022 roku. I niech te życzenia płyną do Was za pośrednictwem chrześcijańskiej telewizji internetowej i codziennika biblijnego. A ja chciałem Wam przeczytać Słowo Boże, które mamy wyznaczone z 5 Księgi Mojżeszowej. Dowiedz się tedy dzisiaj i weź sobie to do serca, że Pan jest Bogiem na niebie, w górze i na ziemi, w dole i nie ma innego. I to słowo, myślę, jest niesamowite w czasie, kiedy, mówiąc delikatnie, rzeczywistość jest niesprzyjająca. Pozwolicie, że nie będę dzisiaj tego rozwijał. Każdy z nas wie, o co chodzi. Ale mamy przypomnienie, że Bóg jest wszędzie. Bóg jest wszechobecny. Jest także tam, gdzie my. Drugie słowo z listu do Kolosan. Upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim. I to jest jakby bardzo mocno połączone, dlatego że tutaj słowami autora listu do Kolosan przypominamy sobie te wydarzenia, o których bardzo często mówiliśmy w ostatnim świątecznym czasie, że Pan posłał Jezusa Chrystusa na świat, żeby przez Niego ludzie pojednali się z Bogiem, żeby pojednali się z Nim w Jezusie i przez Chrystusa. I to jest, moi drodzy, niesamowite, że mamy takiego Boga, któremu zależy na nas, a więc zależy także na Tobie i na mnie. Emanuel, Bóg jest z nami. Śpiewaliśmy nawet w kolędach, czytaliśmy to w Bożym Słowie. No i dzisiaj zadanie domowe na dzisiejszy dzień ku przemyśleniu. Może napiszecie też w komentarzach, jeśli będziecie chcieli. Może z kimś porozmawiacie o tym, co to znaczy, że Emanuel, Bóg jest z nami. Co to znaczy, że Bóg jest z Tobą? Co to znaczy, że Bóg jest ze mną? Życzę Wam dobrych odpowiedzi na to pytanie, przemyśleń. I na koniec słowa Augustyna z Hippony. Czuwajcie więc, póki jest dzień. Dzień jaśnieje, a Chrystus jest właśnie dniem. Każdego dnia w obecności Chrystusa Wam życzę. Zostańcie z Bogiem.